Grami gadam, witam was bardzo serdecznie, ludziska, z tej strony Solak, witam was bardzo serdecznie w kolejnym moim poradniku, a to jest odcinek 12, 13, przepraszam, z Call of Duty Black Ops 2 Zombie, tryb Transit, jak to zwykle bywa, ale już niedługo, ludziska, uważajcie, a to dlatego, że już niedługo przechodzimy do Nuketowna. A to dlatego, że jest to jeden z ostatnich poradników. Także to jest przedostatni poradnik przed Easter Eggiem, czyli Wieża Bablania. Będzie to dzisiaj ostatni, przedostatni odcinek właśnie poradnika do tego trybu. A dzisiaj wam pokażę nielimitowaną ilość zbudowania tarczy zombie. Także mam nadzieję, że wam się spodoba. Pierwszym takim ważnym, bardzo ważnym, bez czego nam nie udałoby się tego zrobić, krokiem jest stworzenie turbiny. Już widzieliście, jak stworzyłem turbinę. Także, no nic, zobaczymy. Teraz sobie troszeczkę przewiniemy, tak żeby już nie czekać. Także przewiniemy sobie do momentu, gdzie i w knajpie to będziemy robić, ponieważ tam się znajduje tarcza. Musimy zbudować tarczę. I co najważniejsze, dobra, tu już może wezmę jedną część, także. Dobra, i najważniejsze teraz to jest to, ludziska, żeby to kolega was, wziął tą tarczę, nie wy. Pamiętajcie o tym, wy możecie zbudować, ale nie możecie brać tarczy. Drugim krokiem jest to, żeby położyć turbinę. Położyć turbinę, to jest najważniejsze tak samo. Bo bez tego się nie uda. Turbina, kładzie kolega wam. Tak jest, ja biorę i uwaga, zamieniam za turbinę. Nie biorę turbiny i nie kładę tarczy, tylko zamieniam ją po prostu i ona automatycznie mi się stawia. Także zobaczycie. I tutaj bullet, bo jest ze mną bullet, bierze kolejną już tarczę. Tak jest. Kładzie obojętnie, gdzie może to położyć. To jest właśnie ten zwany, tak zwany glitch. I uwaga, musicie go robić we dwójkę i ja zamieniam tak samo turbinę. Także to jest bardzo ważne, żeby ją po prostu zamienić, a nie stawiać. Poza tym najważniejsza chyba rzecz to jest to, że musicie działać we dwójkę. W pojedynkę się nie da. Ja już próbowałem dużo razy i właśnie nie wychodziło. Dopiero jak już zobaczyłem inny wyjaśniający dokładnie ten filmik. A to jest niedawno odkryty glitch, bo tylko 2 tygodnie temu. Także naprawdę świeżutki co do moich materiałów. Zobaczyłem ten inny materiał i wtedy właśnie udało mi się to ogarnąć. Dobra, bullet stawia już kolejną tarczę i ja zamieniam po raz kolejny. No i jak widzicie, mamy już ich kilka, a pamiętajcie o tym, że jeżeli gra dwie osoby, to może tylko dwie osoby mieć. A tutaj właśnie jest ten glitch, że ja stawiam turbinę i on akurat nie wziął tarczy. To jest bullet. I ja stawiam tą turbinę. Bardzo ważne jest to, że jeżeli nie macie turbiny, te tarcze znikają. Po prostu zamieniają się za kolejność, bo pokażę wam to na filmiku później. Ja stawiam bez turbiny. Stawiam cały czas i kurde, gdy się oddalę tylko, to widzę właśnie jak któraś z nich już znika, także można tak w nieskończoność robić. I dlatego nie będziemy mieli tego dużo. Poza tym turbina to psuje się, więc i tak 2 razy wracałem po nią, więc w nieskończoność tego nie mogłem robić po prostu. Dobra, co jeszcze tutaj właśnie próbuję, czy ja mogę, ale nie mogę. Poza tym, ludziska, chciałem się troszeczkę usprawiedliwić. Sorry, że tak rzadko wysyłam filmy, ale tak musi być po prostu. Będę wysyłał wam co 2
To znaczy nie, co 2-3 dni, czyli jakieś 3-2 razy w tygodniu. A to dlatego, że wy macie wakacje, ja cały czas pracuję od poniedziałku do piątku, więc naprawdę mam mało czasu. Gdybym może jeszcze, no nie wiem, no żył z YouTube'a, to bym na pewno poświęcił dużo czasu na to, ale niestety nie mogę. Więc poza tym gram bardzo mało, jeśli chodzi o zombie i w ogóle gry, także ostatnimi czasy. Tylko weekendy mam wolne, dzisiaj jest niedziela, właśnie dlatego nagrywam. Dobra, ludziska, jeszcze wam to pokażę. Chwila, zaraz wam to pokażę z fajnej kamerki. No i może jeszcze coś tam powiem, ale no, zobaczymy. Okej, dobra, ludziska, wracamy. Zobaczmy sobie jeszcze, jak to wygląda od strony Bulleta. Widzicie, bierze tarczę, kładzie ją. Jak widzicie, już tam mamy troszeczkę i idzie, co robi, wraca się, jak ja biorę. Także widzicie sobie, jak to wygląda. I właśnie bierze kolejną. No i tak można w nieskończoność. My robiliśmy to bardzo długi czas, ale już po prostu nam się już nie chciało. Więc skończyliśmy na pewnym etapie. A to dlatego, że turbina nam się zepsuła już druga, więc musiałem się wracać. I to jeszcze bardziej dużo, jeszcze więcej trwało. Także mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. Jeszcze zobaczymy sobie to z innej kamerki, chwilka. Dobra, tutaj jeszcze macie z innego punktu widzenia, to mianowicie z trzeciej osoby mojej. Dobra, ludziska, tu jeszcze tak właśnie widzicie, jak to mniej więcej wygląda. Przełączymy sobie teraz na kamerę. I tak to mniej więcej wygląda. Będzie tutaj jeszcze troszkę więcej tych tarcz. Nie powiem, bo będzie tego troszeczkę. Ale cóż, dobra. Tak wygląda ten poradnik. Mam nadzieję, że wam wyjaśniłem wszystko. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka i komentarz, jeśli wam się spodobało. I subskrypcję, jeśli widziałeś mój filmik pierwszy raz. Także dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że zrozumiecie to osobę pracującą. I cóż, do zobaczenia już w kolejnym, ostatnim, uwaga, odcinku, ponieważ będzie Easter Egg, wieża Bablania. Zrobiliśmy ją przed końcem czerwca, także mam nadzieję, że będziecie oglądać premierę. Nawet mogę wam powiedzieć, że będzie to w tą sobotę. Także dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie. Yeah.